Panie kapitanie, zgodnie z odczytem radaru, do momentu przybycia pozostała 1 minuta. Dziękuję. Kseniu, twoja przyjaciółka Sonia zaraz tutaj będzie. Wspaniale. Mam nadzieję, że spodoba jej się niespodzianka, którą dla niej mam. To lepiej się pośpiesz, bo ona jest bardzo szybka. O tak, jak przystało na żółwia skórzastego. Ten gatunek żółwi potrafi się poruszać szybko jak mało kto. Nasz gość będzie tutaj za sekund 5, 4, 3, 2, 1. Tym razem ja otworzę oktowłas. Sonia! Ksenia! Witaj! Oktonauci, to jest moja przyjaciółka Sonia. Witamy cię w naszej bazie. Jestem trochę zabiegana, ale cieszę się, że udało mi się do was wpaść. Jak długą drogę musiałaś przebyć? O, może pokaż nam na mapie. Dobrze. Przepłynęłam całą drogę stąd. Aż dotąd. Ojej, to muszą cię strasznie boleć płetwy. Przywykłam do tego. Żółwie skórzaste odbywają dużo dłuższe podróże niż jakiekolwiek inne żółwie. Najważniejsze, żeby znaleźć się w dobrym prądzie. W dobrym prądzie? O jacie, kontynuuj! Prądy są jak rzeka, taka w oceanie. Ciągle płyną. W jednym z nich ja tu przypłynęłam, a teraz muszę znaleźć kolejny równie dobry. Ale dlaczego tak się śpieszysz? Muszę wrócić na plażę, na której się urodziłam, żeby złożyć tam moje jaja. Poczekaj! Mam dla ciebie coś specjalnego. To jest żółwio-lokalizator. Przymocuję go do twojej muszli. I patrzcie. Super, co? Dzięki temu będę widziała, dokąd płyniesz. I gdzie jesteś. Kseniu, jesteś genialna. Dzięki. Dzięki. Ja też się cieszę. Czy ktoś mógłby mi wskazać drogę? Popatrzmy. Jeśli chcesz wrócić na swoją macierzystą plażę, powinnaś popłynąć tędy. W takim razie płynę. Dzięki za lokalizator, Kseniu. Do zobaczenia. Na razie. Żegnaj. Patrzcie, już ją widać. Czemu ona odbiła w tę stronę? Przecież to nie jest droga na jej plażę. Kseniu, daj zbliżenie. Jasne, szefie. Wygląda na to, że Sonia popłynęła złym nurtem, który poprowadzi ją prosto do wiru wodnego. Do wiru? Tak, to wielki kocioł, który wciąga wszystko, co znajduje się w jego zasięgu. Oj, jacie, i to jest niebezpieczne. Ciężko się z tego wyrwać. O, Redy. Kapitanie, musimy ratować Sonię. Kseniu, włącz oktoalarm. Oktonauci, wszyscy do sterowni. Przyjaciółka Kseni płynie w nieodpowiednim nurcie i zbliża się do niebezpiecznego wiru. Musimy ją ratować. Jest tu coś, co nam pomoże. Turboprzyspieszacz. Dzięki niemu bez problemu będziemy w stanie dogonić Sonię. Brawo, mała. Kseniu, Kocurro, na pokład. Ty się nie martw, my ją uratujemy. Pinio, otwórz oktowłas. Tak, tak, kapitanie. Żółwiolokalizator pokazuje, że Sonia jest daleko przed nami. Musimy ją szybko dogonić. Trzymajcie się, oktonauci. Włączam turbo przyspieszacz. Już do ciebie płyniemy, Soniu. Najszybciej jak potrafimy. I ty się nie bój. Już mi ją zaraz dorwiemy. Musimy uważać, by nie dostać się zbyt blisko nurtu.
bo wtedy wpłyniemy w niego tak samo jak Sonia. Czy my się już do niej zbliżyliśmy? Aha, ale musimy jeszcze bardziej. Bo jak nie, to wpadnie do tego wiru. Krabiki. Wciągnie nas jak nic! Oktonauci, odbijamy! Brawo! Dobra, ale gdzie jest Sonia? No też się pytam. Nie widzicie? Przed nami! Wielki wir! To niedobrze! O! Ksenia! Tylko spokojnie, Soniu! Na pewno wyciągniemy cię z tego wiru! Tylko jak? Coś wymyślimy. Ale nie bardzo wiem, czy jest czas. Jeżeli nie wpłyniemy w ten nurt, to nie mamy szans jej pomóc. To co zrobimy? Możemy zrobić tylko jedno. O tym samym pomyślałem. Ksenio, ty sterujesz, a Kocurro musi wpłynąć w ten nurt. Następnie, gdy on złapie Sonię, ty wyciągasz ich z całych sił. Tak, kapitanie. Kapitanie, pan mi popuści tę smycz! Wkraczam do akcji! Spokojniutko, Soniu! Po to tu jestem, żeby cię wyciągnąć, zanim ten wir cię wciągnie! Dobrze! Kocurro! Ławica ryb! I płynie prosto na was! Sonia, uważaj! Wielki wir! No to lecimy! Kseniu, teraz ty! Turbo przyspieszacz. Włączam. Och, Soniu. Jesteś cała? Tak, dzięki. Ale muszę dostać się na plażę, żeby złożyć moje jaja. Będziemy cię asekurować. Piniu, odbierz. Jesteś potrzebny na plaży. Dziewięćdziesiąt osiem, 99, 100! Cała setka pięknych jajek! Wielkie gratulacje, Soniu! O, dziękuję, oktonauci. Chyba muszę zrobić 100 kolejnych lokalizatorów. Z
Wspaniale, Kseniu. Zdalna kamera działa bez zarzutu. Teraz będziemy mogli sfilmować wszystkie zwierzęta żyjące w wodorostach. Kolego, na twoim miejscu nigdzie bym jej nie wysyłał. No chyba, że chcesz ją stracić. Rzeczy giną w tej części oceanu. My, piraci, nazywamy ją Morzem Zaginionych Statków. Powiadają, że to potwór morski zabiera je wszystkie. Obślizgły wodorostowy potwór z długimi, lepkimi palcami, którymi kradnie rzeczy należące do innych. Miau! Teraz rozumiesz? To nie potwór. To morski żółw Karetta. Doskonały nawigator, który potrafi odnaleźć każdą drogę. Kseniu, możesz śledzić go zdalną kamerą? Robi się, Kolumbiku. Gdzie on popłynął? Wygląda na to, że to jest morze znikających statków oraz znikających żółwi. Co tak trzęsie? Wykryłam jakieś podwodne wstrząsy. Kapitanie, straciliśmy kamerę. Więc jest to też morze znikających zdalnych kamer. Nasza kamera nie zniknęła, Kocurro. Po prostu wstrząsy musiały ją zniszczyć. Znajdę ją, kapitanie. Popłynę tam. Sama nie popłyniesz, Kseniu. Uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Moi drodzy, płyniemy do lasu wodorostów, żeby odnaleźć kamerę Kseni. Droga tam może być niebezpieczna. Popłyniemy pływakiem X. Już się robi! Kseniu, Piniu, Kocurro, ruszamy! Będziemy pierwszymi, którzy zdołali dopłynąć do tego morza, no i wrócili stamtąd! O ile wrócimy! Na kocie wąsiska! To prawdziwa dżungla! Oby to nie było morze znikających oktonautów! Nie martw się, Piniu. Nie zgubimy się tutaj. Dzięki systemowi nawigacji zawsze znajdziemy drogę do naszego oktostatku. Och, to tutaj straciliśmy kontakt ze zdalną kamerą. Widzisz ją gdzieś? Nie, niestety jeszcze nie. O! Znowu ten żółw morski! Nasza zdalna kamera płynęła za nim. Spytajmy, czy ją widział. O, masz! Znowu gdzieś zniknął. Zobaczcie! Spróbujemy go dogonić. Tutaj jest! Widzę go! Jest, jest! A teraz gdzie się podział? Na pingwinie skrzydełko! Kolejne wstrząsy! Ojej, trzymajcie się! Pływak X się rozpada! Kseniu, wszystko w porządku? W porządku. Ale przez te wstrząsy pływak X się podzielił. Straciliśmy bezsilnikowiec i oktoślizg. I kapitana, i Kocurra. Tu Ksenia do kapitana. Odbiór. Kapitanie? Kocurro? To nie działa. Radio też się popsuło. Kseniu, Piniu, czy nic wam nie jest? Straciliśmy kontakt z resztą załogi. Czyli... zniknęli? Nie, gdzieś tam są, tylko musimy ich znaleźć. Ale najpierw trzeba uruchomić bezsilnikowiec. Wyjdźmy i sprawdźmy, jakie są szkody. Najpierw zróbmy najważniejsze. Muszę naprawić złącze pływaka. Złącze pływaka? Zaprojektowałam pływak tak, żeby wszystkie jego części mogły się zawsze odnaleźć. Jeżeli złącze pływaka zadziała, to wszystkie jego elementy znowu się połączą. Razem z kapitanem i Kocurrem. Tak jest. Czy możesz mi podać klucz numer 9? Tak jest. Obślizgłe wodorosty. Musimy je odczepić. Kto to był? Wiedziałem. To morze pełne duchów. Mówiłeś, że jest pełne potworów morskich. To też. Ojej. Kimkolwiek ty jesteś,
Lepiej uciekaj! Nie mogę. Utknąłem prawdopodobnie na zawsze. To przecież jest żółw Karetta. Nazywam się Lenny. Do tej pory udawało mi się jakoś ochronić, ale ta rzecz jest naprawdę ciężka. Nie przejmuj się, Lenny. My jesteśmy oktonautami i wyciągniemy cię stąd. Czy mógłbyś schować głowę i płetwy do skorupy dla bezpieczeństwa? Bardzo bym chciał. My, żółwie Karetta, nie możemy się schować w naszych skorupach. Mamy zbyt duże głowy i płetwy. Więc musimy być bardzo ostrożni. Dalej, kocurro. Jeden, dwa, trzy, w górę! Naprawię to złącze szybciej, niż zdążysz powiedzieć na bandę skaczących marchewek. Klucz numer dwa, poproszę. A teraz wkrętak numer 5. Marchewkę numer 3. Co to? Obślizgły wodorostowy potwór, taki jak w opowieściach Kocurra. Zaraz, to nie jest potwór, to jest nasza kamera. Kseniu, za chwilę wracam. Praca? Nie, to nie jest ciężka praca. Za chwileczkę to wszystko naprawię. Wracaj tu szybko! I gotowe. Złącze pływaka działa, Piniu! Wszystkie części pływaka za chwilę się połączą. A? Piniu? Nie, mam cię! O-o! Kseniu, zgłoś się, Kseniu! Czy mnie słyszysz? Spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy! Ojej, to beznadziejne. Ten statek nigdy się nie ruszy, tak samo jak ja. My się nie poddamy, Lenny. Miau! Bezsilnikowiec uruchomił się sam. To Ksenia musiała zreperować złącze. Jeśli za nim popłyniemy, znajdziemy drogę powrotną. Lenny, wszystko w porządku? Tak przypuszczam. Dzięki mojej super twardej skorupie. Au! Moja płetwa! Zraniłem ją, gdy zaklinowała się w skalę. Nie mogę płynąć w takim stanie. Przypuszczam, że musicie mnie tutaj zostawić. Ojej, ojej, ojej. Musicie obejrzeć nasz lekarz, Pinio. No chodź, weźmiemy cię. Hop, hop, Kseniu! Hop, hop! Gdzie jesteś? Jej! Na pingwinie skrzydełko! To oktoślizg! Ksenia musiała naprawić złącze! Zaczekaj na nas! Jej! Pinio! Odnalazłeś moją kamerę! Dzięki! Nie ma sprawy! A oto reszta pływaka X! W samą porę! Spójrz, to kapitan Barney i Kocurro! A razem z nimi ten żółw morski! O nie! Jest ranny! Ta szyna powinna załatwić sprawę. Och, czuję się znacznie lepiej, dzięki. I chyba wasza rzecz też się znalazła. Lenny jest cały i zdrowy, kamera się znalazła, a pływak X jest już w jednym kawałku. Teraz musimy znaleźć drogę do naszego oktostatku. Kapitanie, naprawiłam już złącze pływaka, ale obawiam się, że system nawigacji wciąż nie działa. Jak my znajdziemy drogę do domu? Może nie znajdziemy. I do końca życia będziemy już tutaj zgubieni na morzu zaginionych statków. Zgubieni? My nigdy się nie gubimy. Żółwie Karetta mają świetny zmysł orientacji. Pływałem tamtędy setki razy. I nie mylą cię te wszystkie wodorosty? Nic za nic. Teraz, kiedy mam już wyleczoną płetwę, mogę swobodnie pływać. A więc, Lenny, prowadź nas. I to z wielką przyjemnością. Niewiarygodne. Zaprowadziłeś nas prosto do oktostatku. Dzięki, Lenny. Naprawdę jesteś... O, zniknął. Cała naprzód, Dusiu. Tak jest, kapitanie.
rozumiem. Daleko jeszcze, kapitanie? Nie martw się, Kseniu. Niedługo tam będziemy. Dobrze, spróbuję. Musisz się bardzo cieszyć, że zobaczysz Sonię. Pewnie, że tak. Sonia jest moją najlepszą przyjaciółką, ale nie widujemy się zbyt często. Sonia zawsze tędy płynie o tej porze roku. Całe szczęście, że jesteśmy w pobliżu. Sonia powinna zbliżać się właśnie do tego kanionu. Mam nadzieję, że zdążymy się z nią spotkać. Będziemy tam szybciej, niż zdążysz powiedzieć na chrupiące. I jak to leciało? Na moje chrupiące mano. Co to było? Kapitanie, oktostatek traci swoją całą moc. Straciłam nad nim panowanie. Wysuń koło sterowe. Kocurro, Biniu, podsadźcie mnie. Tak, kapitanie. Uważajcie, kochani, może być gorąco. Na pingwinie skrzydełko, płyniemy prosto do kanionu. Spróbuję nas zatrzymać. Wszystko w porządku? Jasne. W porządku, kapitanie. Na kocie wąsiska. Było blisko, kapitanie. To jeszcze nie koniec. Elektryczność wysiadła i jesteśmy na samej krawędzi kanionu. No i spóźnimy się na spotkanie z Sonią. Kseniu, uruchom oktoalarm. Przykro mi. Bez elektryczności nie ma oktoalarmu. Aha. Natku. Uruchom oktoalarm w tuptusiowym stylu. To mi się podoba. Oktonauci, na stanowisko. Oktonauci, mamy awarię. Wygląda na to, że wysiadła nam elektryczność. Chyba znalazłam przyczynę, kapitanie. Widzicie? Czerwony oznacza, że nasza bateria całkiem się wyczerpała. A pozbawiony zasilania, oktostatek nie popłynie. Nie martw się, Kseniu. Martwię się, że stracimy dużo czasu i nie zdążę się już spotkać z Sonią. Popłyń do niej jednym z naszych pływaków. Awaria zablokowała oktowłas i nie zdołam go otworzyć, żeby wypłynąć stąd pływakiem. Dobrze, w międzyczasie sprawdźmy, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych. Kocurro, Pinio, aktywujcie hełmy. Płyńmy. No to raczej nie jest najlepsze miejsce na przystań. Statek może wpaść do kanionu w każdej chwili. Lepiej go przywiążmy. Powinno pomóc. Na razie. Nie ma się czym przejmować. Okto, statek jest chroniony. Hej, co to za pomysł, żeby tak stawać mi na ogonie? Najpierw spadła z nieba ta wielka kula, a teraz wy spacerujecie sobie po moim ogonie, kiedy odpoczywam. Jestem tak wściekły, że... Uspokój się, nie chcieliśmy ci przeszkadzać. Płynęliśmy spotkać się z przyjaciółką i mieliśmy wypadek. W porządku. Słuchajcie, naprawdę mi przykro. Zazwyczaj jestem przyjazny i chętnie poznaję nowych przyjaciół, ale czasem jestem zmęczony i... Tak wiem, wtedy kopiesz. Ale jak to robisz? Nie jestem zwykłą płaszczką, tylko płaszczką elektryczną. Ale wy możecie mówić na mnie płaszczka. Więc jesteś płaszczką elektryczną? Tak jest! Mam w sobie specjalny narząd, który produkuje elektryczność, dlatego kopię prądem. To, co ty dostałeś, to było tylko ostrzeżenie. Ostrzeżenie? Ale potrafię robić znacznie większe wyładowania. A czy możesz nam pokazać, jak to wygląda w praktyce? To powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że zdążę na spotkanie z Sonią.
Kolego, jeśli postarasz się zrobić jakieś większe wyładowanie, elektryczność popłynie tym kablem. Naładujemy baterię i uruchomimy statek. Gotowy? Gotowy! Odsuńcie się. Elektryczność jest niebezpieczna. Chyba się trochę stresuję. Spróbuję jeszcze raz. Nie śpiesz się. Dobrze. Proszę bardzo. To lecimy. O, zdaje się, że umiem porażać prądem tylko, kiedy mnie coś przestraszy, albo kiedy jem. O, mniam! To działa! Bardzo smaczne. My, płaszczki, zawsze podpiekamy jedzenie, zanim je zjemy. O, wytwarzam za mało elektryczności. Przepraszam. O, to nie jest twoja wina. Ja tylko szukam sposobu, żeby zobaczyć się z przyjaciółką. Hej, słuchajcie, ja także mam przyjaciół. Też są płaszczkami elektrycznymi. Może one pomogą. Skoro jedna płaszczka umie wytworzyć ładunek zasilający sterownię, to kilka płaszczek elektrycznych mogłoby zasilić cały oktostatek. Trzeba je poczęstować rybnymi ciasteczkami. Możesz zaczynać, Natku. Chodźcie, koledzy, podano do stołu. Bardzo smaczne. Te ciasteczka lepiej smakują podgrzane. Ale super! To działa! Elektryczność z ich wyładowań przechodzi po tym kablu prosto do oktostatku. Ale dobre. Wyśmienite! No już prawie. Jeszcze tylko kilka wyładowań. Zasilanie wróciło! Tak, wiedziałem, że się nam... Hej, uważaj, gościu! Nie przepychaj się tam! Hej, spokojnie, chłopcy! Uspokójcie się! Uwaga! Oktostatek za chwilę spadnie w przepaść! Płaszczki elektryczne, uważajcie! Zobaczcie. Muszę przejąć nad nim kontrolę. Chyba przydałaby ci się winda. O, Sonia! Miło cię znowu widzieć, Soniu. Wskakuj. Płyń w stronę oktowłazu. Dobrze. Teraz spróbuj tam skoczyć. Siła niedźwiedzia polarnego. Hurra! Oktonauci, nasz oktostatek wraca do akcji. Super! Udało się! Miło cię widzieć, Kseniu. Ciebie też, Soniu. Usłyszałam hałas po drugiej stronie kanionu i chciałam sprawdzić, co się dzieje. W samą porę, Soniu. Cieszę się, że nic się wam nie stało. Skosztuj ciasteczko. Czekaj, pozwól, że je podpiekę. Bardzo chrupiące. Dzięki, że płynęliście tędy, żeby mnie zobaczyć. Mam nadzieję, że to nie był kłopot. O, Soniu, to była świetna przygoda.